Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku z serii Crypto News Lite. Zapraszam na wiadomości ze świata kryptowalut, technologii blockchain i na końcu podsumowanie, w którym informacja o dwóch nowych seriach na moim kanale. Zaczynamy. Bitcoin.org, Maciej, bitcoin.com i cred łączą siły. Portfel Bitcoin.com łączy siły z platformą pożyczkową zwaną jako Cred. Teraz posiadacze zarówno Bitcoina, jak i Bitcoin Casha mogą pożyczać stejkowane kryptowaluty i zarabiać odsetki, z których część może być wypłacana przez wiele różnych kryptowalut, w tym stablecoiny. Nie wiem czy wiecie, ale platforma Bitcoin.com została kupiona właśnie przez Bitcoin Casha przejęta. Platforma właściwie domena Bitcoin.com Eee, tutaj Roger Ver mocno się tutaj udzielał. No, ale wygląda na to, że ten Bitcoin Cash to jest po prostu shitcoin Cash. Ja bym sobie tym dupy nie zawracał. Przechodzimy sobie dalej. komparik.pl, Jacek Walewski, Iran. Zamknięto ponad 1000 nielegalnych kopalni Bitcoina. Czy Iran dąży do likwidacji rynku miningu BTC? Ja bym powiedział: oczywiście, za działaniami stoi firma energetyczna, a ja bym powiedział wcale nie. Tam jest prąd bardzo tani, każdy chciałby kopać, ale Iran powiedział jasno. Chcecie kopać? Uzyskajcie licencję. Dlatego absolutnie nie wierzę w to, że oni będą zamykali kryptowaluty, ale chodzi o to, żeby słuchajcie, no regulowane to w jakiś sposób było. Ja mogę tego nie pochwalać, no ale tak po prostu jest. Przechodzimy sobie do kolejnej strony. P2P giełda w Afryce. Gieł... w Afryce zmieniają podejście. Eee, Nigeria i Kenia są rynkami docelowymi. No Oczywiście chodzi o to, że tam się bardzo dużo, bardzo dużo dzieje i między innymi giełda Binance dodała na przykład obsługę popularnej kenijskiej usługi Mpesa do swojej platformy peer to peer w poprzednim miesiącu. Inne giełdy to samo robią. Tak samo udało się uruchomić Paxful na tym kontynencie, który wspiera wiele płatności, tak samo Local Bitcoins, właściwie Local Bitcoin.com. Nawet nie lokal Bitcoin, źle to przeczytałem. To jest oczywiście kolejna giełda, która tutaj używa Blind Escrow i tak dalej. No, Afryka, słuchajcie, coraz bardziej. Aikon tam działa ze swoim Aikon City i Acoinem i tak dalej. Afryka coraz bardziej tutaj się rozwija. Nam się, może Europejczykom, ja podejrzewam, że w wielu częściach świata się wydaje, że Afryka dzika, dawno odkryta, chałupy tu, nie? A, a tak w rzeczywistości to tam naprawdę jest, jak mi zawsze śmieszy takie porównanie, jak ktoś na przykład porównuje. Porównuje sobie na przykład powiedzmy, Polskę i Rosję, nie? I z Rosji wyciągnie jakąś najbardziej zapyziałą wieś, a w Polsce to jest oczywiście centrum Warszawy, złote tarasy, bajery, numery. Tylko, że jak zrobimy to w drugą stronę, nawet porównamy się, nie wiem, już nawet nie z Białorusią, tylko z jakimś tam Republiku Timbuktu, to u nas też są takie wsie, gdzie psy dupami szczekają. Także to troszeczkę tak nie oceniajcie, abyście nie byli oceniani. Przechodzimy sobie dalej. Australijski oszust aresztowany za podejrz... podejrzewany jest oszwindel bitcoinowy na kwotę 1,73 miliona dolarów. Ten pan to jest oczywiście Peter Foster i został on oczywiście aresztowany w Queensland przez tajniaków. Jest on zaangażowany w skamna na ponad milion dolarów. Będzie on teraz ekstradowany... Tak, chyba trzeba nazwać, ekstradowany do Nowej Południowej Walii. No i cóż tu można powiedzieć? Złapali, to złapali, no i bardzo dobrze. Jeszcze jednego z Polski muszą złapać. Przechodzimy sobie dalej. E, łańcuchy chińskich konsorcjów nie mogą być międzynarodowo darzone zaufaniem. Tak przynajmniej twierdzi Ethereum, twórca Ethereum, współtwórca Ethereum, Vitalik Buterin. On oczywiście dzieli się swoimi opiniami na temat rozwoju chińskich blockchainów i tych sieci usług. Dodał on, że oczywiście, w skali, w skali międzynarodowej, nie można ufać żadnemu rządowi, a już w szczególności rządowi Chin. Wspomina oczywiście sieci, które są podobne do tego Blockchain Service Network, czyli BSN. To jest oczywiście jest oczywiście chiński wymysł. No cóż, panie Witaliku, Witirium problemów bez liku. Zajmie się pan swoim projektem. No, przechodzimy sobie dalej. Fajna informacja, dawno nie było. Power Ledger uruchamia marketplace do odnawialnej energii w południowo-wschodniej Azji. Power Ledger to jest platforma, która zajmuje się właśnie rozliczaniem energii i tak dalej. I tak dalej. I to jest australijska, oczywiście, e, firma, i oni w tej chwili ur uruchamiają e, rynek do handlowania odna odna certyfikatami odnawialnej energii, czyli REC. R, R, RiCs, czy RiCs, w Tajlandii a także w południowo-wschodniej Azji. To wszystko jest dzięki współpracy Power Ledgera, długoterminowej już i firmie tajskiej firmie z branży odnawianej energii, czyli BCPG. O BCP, blockchain Poland. No, no i cóż tu można jeszcze powiedzieć? No słuchajcie, Power Ledger się rozwija. Zobaczymy tylko, a spójrzmy sobie od razu na Power Ledgera, ciekawe czy w ogóle, jak wygląda cena Power Ledgera, 177 miejsce, a powiem Wam, w ciągu roku też urósł 80%, ale zobaczmy sobie właśnie cenę, w ciągu 7 dni, weźmy sobie od początku roku, to tutaj był strzał już na 11 centów, na początku roku był po nawet 3 centy, w tej chwili jest po 11 znowu, Yy, rekord oczywiście power Ledgera to był dolar 63. To jest najlepszy przykład tego, gdzie firma ma produkt, rozwija, się ma swoją gotową platformę, a cena to tak niechilnowi subsole. Przechodzimy sobie dalej, ja już o tym mówiłem dzisiaj w krypto newsach wcześniej, w newsflashu przepraszam, Binance UA os, otwiera swoje drzwi użytkownikom z Florydy, czyli kolejny stan dołącza do giełdy Binance US, e, oczywiście w Stanach wiadomo są przepisy federalne, ale są te przepisy stanowe e, i... Kilka stanów nie może korzystać oczywiście legalnie z tej giełdy, no ale wiadomo od czego są VPN-y. W tej chwili legalnie będą mogli już też działać w stanie Floryda, i to jest fajna informacja. Kolejna południowo-koreańska grupa hakerów atakuje kryptofirmy przy użyciu, przy użyciu reklamy na LinkedInie. To jest oczywiście grupa Lazarus. I oni atakują już w tej chwili do tej pory zostali powiązani z atakami na banki centralne, takich państw jak Ekwador, Wietnam czy Bangladesz. O tym oczywiście mówi raport firmy Secure, firmy z branży cyberbezpieczeństwa, czyli FSecure. I w tej chwili wymyślili, że wrzucają oczywiście fałszywą reklamę. Jak ktoś sobie tam kliknie, to pewnie jakiś się zainstaluje robak i tyle. Także słuchajcie, nie klikajcie bez sprawdzenia. A tutaj e, bioniczny kogut podesłał mi coś takiego, stronę, nie wiem jak ona działa, virustotal.com, gdzie możecie wkleić sobie URL, żeby został przeskanowany. No oczywiście poczytajcie to wszystko, jak to wszystko działa, ale polecam, zawsze le lepiej wkleić tutaj najpierw niż robić. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa. Proszę bardzo, kolejny startup z branży Bitcoin, z branży light, Lightingu, pracuje z wizą, aby uruchamiać aby fast track card payments, czyli karty płatnicze z tym fast trackiem, czyli szybkim śledzeniem. Firma nazywa się LastBit. I oni uruchomili aplikację w wersji beta, i będzie ona przechodzić przez, e, e, przez ten program Fast Track Visa. Aha, czyli słuchajcie, e, to jest jakiś program od Wizy. Prawdę mówiąc, nawet nie wiem, co, co to jest. Chodzi o to, aby używać Bitcoina do codziennych płatności. Oczywiście, wszystko w oparciu o tanią i szybką, e, szybką sieć Lightning Network, czyli rozwiązanie drugiej warstwy. Chcemy, aby masy zaczęły używać bitcoina w codziennym życiu. Aby to osiągnąć, stworzyliśmy jedną z, najbardziej z najlepszych, naj, najbardziej płynnych interoperacyjności pomiędzy bitcoinem i fiatami na bazie Lightning Network. No i co? No i właściwie tyle. Chcą się rozwinąć oczywiście na Europę i na Stany Zjednoczone. Jak zacznie działać, to wtedy zobaczymy. BitGo! Wy, wy, wystąpiło o licencję w Nowym Jorku, licencję oczywiście regulato, regulowanego custodiana. Chodzi o to, że oni chcą, oni chcą być, być regulowanym opera, operatorem usług custody. W stanie Nowy Jork oczywiście muszy, muszą uzyskać licencję od New York State Department of Financial Services, czyli NY, NYDFS. No i cóż tu można powiedzieć. Dzięki temu jeżeli dostaną tą skodę, będą mogli operować jako niezależny i regulowany, zakwalifikowany dostawca usług usług typu custody. Już w tej chwili BitGo Trust Company są od razu właśnie tym qualified custodian w South Dakota w Division of Banking. No cóż, taki straszny Nowy Jork. Przechodzimy sobie dalej. Consensus zakupił platformą Quorum, która jest blockchainową platformą zrobioną przez JP Morgan. To jest ciekawa sprawa. Jest to oczywiście firma z, typu, z branży Venture, czyli Consensus ogłosiła zakupienie właśnie tej jednostki. Może nie, może nie, nie platformy, już napisali platformę, tutaj Unit Quorum, zgodnie z raportem, który podał Reuters w dziś, dzisiaj. I co ciekawe, pomimo zakupienia przez konsensus Quorum dalej będzie zarządzane przez, przez członków, członków zespołu J.P. Morgan i będzie oczywiście płynne przejście. Zakupiliśmy własność intelektualną pod nazwą Quorum i jest komercyjne porozumienie, aby kontynuować wspieranie J.P. Morgana w ich projektach. Ho, 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 jeszcze banki zaczną kupować. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. Ripple złożyło wniosek o zastrzeżenie znaków handlowych dla tajemniczego Ripple X i Ripple Impact. Dwa nieznane do tej pory są to tylko jak na razie nazwy: Ripplex czyli Ripple X albo Ripple X albo Ripple Impact. Oczywiście złożone to zostało w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych. Oczekuje na sprawdzenie. I co ciekawe, zobaczcie, złożono także wcześniej na RippleNet, czyli to jest nazwa tej ich globalnej sieci płatniczej. Ale co ciekawe, wszystkie znaki handlowe są pisane małymi literami. To jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe, oczywiście równolegle toczy się proces O Pay ID, o czym powiem za chwilę. Przechodzimy sobie dalej. Eee, jakaś tam książka bitcoinowego tradera, jak znajdować altcoiny, naj, najlepsze altcoiny, została opublikowana, tak? <ścoughs> e, trader ten oczywiście na Twitterze, znany jest jako Ksaka, stworzył y, matrycę korelacji. Która została zaprojektowana, aby identyfikować altcoiny, które mogą być gotowe do wzrostu. E, I tu oczywiście. E, pokazuje on wszystkie coiny na Binance Future i wskazuje ich poziomy e, cenowej korelacji z, in, z innymi przez ponad 14 dni. E, wyniki bliskie do jednego pokazują, że. Cena dwóch aktywów rusza się w jakimś klaszcze. Jeżeli wynik jest minus jeden, to wskazuje odwrotne powiązanie. Zero to jest brak koleracji, No i co? I takie, o, narysował coś takiego. To słuchajcie, coś takiego. To myśmy mieli już 1500 lat temu w każdym, skoroszycie takim w kalendarzu, było coś takiego. Pamiętacie, tu były tam, były stok Augustów, Warszawa, Kraków, Poznań i tak dalej. No i wziął przepisał dla altcoinów, zrobił. od niewielki AWA. Przechodzimy sobie dalej. Antony Pompliano, o tym też mówiłem dzisiaj w News Leszu. Wymienia trzy powody, dla których Warren Buffett powinien kupić bitcoina. Jeżeli ktoś nie wie, kto to jest Antony Pompliano, popularny pomp na Twitterze. Ale nie jest to człowiek, u którego jest taka pomba. To jest oczywiście to współtwórca Morgan Creek Digital. I oczywiście podaje trzy powody, dla których, powinien, dla których powinien zainwestować w BTC. Warren Buffett i jego zespół zdecydowali o porzuceniu akcji banków i zaczęli badać tutaj, zaczęli wchodzić w złoto. To jest oczywiście zwrot o 180 stopni. W stosunku do tego, co Warren Buffett mówił przez ostatnie lata. Gdzie, gdzie można powiedzieć negował walutę z, z, wartość złota i chwalił w przyszłe banki. No, oczywiście kluczowym powodem jest to, że bitcoina nigdy nie będzie więcej niż 21 milionów. E, to jest oczywiście przenośność Bitcoina, czyli można go bez problemu przesyłać. I oczywiście, podzielność to jest, trzeci, to jest trzecia sprawa, ze względu na to, że może być bez problemu podzielony na 100 milionów części, czyli jeden Bitcoin 100 milionów Satoshi. Stwierdza on, że powinni oni zainwestować 5 do 10% swoich rezerwy gotówkowych w bitcoina. No, i teraz pytanie. Czy Warren Buffett powinien kupić bitcoina? Oczywiście, że powinien. Chyba się wszyscy zgadzamy. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo: Schakowano aplikację crypto trader tax. Zostały wykradzione dane użytkowników. Chcieli rozliczać się z podatków. Teraz będą mieli na karku gagatków. No cóż można powiedzieć? No, tak to jest. Słuchajcie, dane. Eee. <grystanie> Dane wyciekły, nie pierwszy to taki coś, no cóż, tak. No. Oj, już trudno skomentować, przechodzimy sobie dalej. DeFi Mania dalej trwa, a w momencie, gdy giełda kryptowalutowa FTX uruchomiła coś takiego, co nazywa się Uniswap Index. Rozwój oczywiście sektora DeFi wydaje się nie zwalniać. Ludzie szukają tak zwanych gemów, czyli klejnotów, bo każdy wierzy w klejnoty, że to będzie jego tron w kiblu złoty. No. <kłysy> A zamiast Lambo większość zobaczy zalane szambo. To prorokuję ja. Dodano Uniswap Index, podobnie jak wcześniej było w ICO i IO. No i cóż, i tu będzie oczywiście. Będzie on pozwalał inwestorom i traderom e, tutaj działać z tymi top, sto, top, top setką coinów na Uniswapie. Ogłoszono to oczywiście w, bl w blogu, a ja powiem w ten sposób: zobaczcie, jak to wygląda. Płynność rośnie. Niedługo zacznie, o taką, taką pójdzie, taką, tak, o, tak, o, tak, o, tak o, i wolumeny <laughs> i tak dalej a ja powiem tak na uważać, uważacie bo wam z tej radości jeszcze spadną gacie wpakujecie się w skamy pobygniecie z płaczem do mamy pamiętajcie z jednej strony kto nie ryzykuje ten nie pije szampana ale jak to mówi dżentelmen, szampana lepiej nie pić z rana a wiadomo też w starym przysłowiu, że prawdziwego tradera poznaje się po tym nie jak zaczyna, a jak kończy. Przechodzimy sobie dalej. Górnicy w Bitcoina w Chinach mogą stracić dostęp do taniej energii. Matko Bosko kochano. Co to będzie? Oczywiście chodzi o tą prowincję wewnętrzną, Inner Mongolia, to jest wewnętrzna Mongolia. Ja na początku myślałem, że nie wiedziałem. Ktoś mi dziękuje. wtedy wyjaśnił o co chodzi z wewnętrzną Mongolią. Zewnętrzna Mongolia jest poza Chinami, a wewnętrzna jest w Chinach. Nie będą już więcej mieli dostępu do energii po jakichś tam promocyjnych cenach. Oczywiście jest tu moje ulubione stwierdzenie, że 60% hash hashrate'u pochodzi z Bitcoina. No i teraz robimy tak, odpalamy pula, zapodajemy koparki i nagle, nagle wszyscy w stoku by dowalić w garki. No, że na się okaże, taka bzdura kompletna. Jest tam duży problem z energią. Rozpoczęła się pora deszczowa. Mają cuda wianki, tam się dzieją. Nie ma dostępu. A co my wszyscy na to? A my na to, jak na lato? Bitcoin na trudność spadnie. Będzie lepiej się kopało, nie? Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, to o czym mówiłem wcześniej. Pozew sądowy przeciwko firmie Ripple ze względu właśnie na Pay ID. E, australijsk, e, australijska firma z usług finansowych wypełniła pozew przeciwko właśnie Ripple'owi ze względu na to, iż e, ID to jest niby ich nazwa i te, to stworzy tylko zaniepokojenie i możliwości do skamu. No cóż można powiedzieć. Firma twierdzi, że ma ten znak handlowy od marca 2017 roku. Z, z, obydwie platformy Pay oferują swoim klientom zunifikowane ID do wysyłania i odbierania płatności. No i cóż, tu można jeszcze powiedzieć: oczywiście, jest tutaj federalny sąd w Australii z nowej południowej Walii. Będzie prawa sądowa, pewnie zakończy się ugodą. Przechodzimy sobie do ostatniego newsa dzisiejszego dnia. Proszę bardzo: Brazylijski Bank Centralny tworzy grupę roboczą, na, która ma działać oczywiście na na polu CBDC. CBDC to jest oczywiście z angielskiego Central Bank Digital Currency, czyli cyfrowa waluta, bo wirtualna waluta banku centralnego. Chodzi oczywiście Banko Central de Brazil. Kolejny kraj, który chce zrobić oczywiście CBDC przechodzi na cyfrową gospodarkę, a nie dalej jak wczoraj mówiłem o tym, że w Brazylii yy, firmy kryptowalutowe dążą do samoregulacji, chcą rozwinąć rynek i tak dalej. Także bardzo fajna informacja. Dobra, słuchajcie. Dosyć tego tutaj wodylania. Przechodzimy sobie do podsumowania. A jeśli chodzi o podsumowanie, moi drodzy panowie i panie, słuchajcie, ee, właśnie za chwilę rozstrzygać będę konkurs. Były dwa konkursy, jedno z Bedfury, żeśmy zrobili na giveaway 500 tronów, drugie zrobiliśmy, drugie zrobiliśmy, oczywiście jak game rozdawałem. Co ciekawe, powiem Wam, że dzięki współpracy z, włączę wentylatorek, bo mnie tu zaraz ugotuje, dzięki współpracy z Game Credits. Dużo newsów niedługo ma się pojawić na Game Credits. Na pewno słyszeliście na Twitterze, że kupili tą Splinterlands tak i dostała dodana game credit do Satoshi Battles. Będą raz w miesiącu sponsorem odcinka kryptowalutowej niedzieli z Majki i będzie giveaway. Ostatni giveaway 10 osób dostało po 500 gameów, znaczy 9, bo jedna tam podwójnie się zarejestrowała. Także 10 osób dostanie najprawdopodobniej po 500 gameów. No słuchajcie, jak to się mówi, na kiliszek chleba starczy, także to jest to. Teraz tak, mam już wszystko gotowe. Mam już wszystko gotowe i teraz zaprezentuję. Wam gotowy ekran kryptolot To słuchajcie, tak to będzie wyglądać. Odcinek kryptolot to już jest prawie gotowy. Także kryptolot także to będzie w niedługim czasie, być może jeszcze dzisiaj nagram. Parę słów o to, Tak jak mówiłem, będę losował kryptowalutę z miejsc 1000-2000, inwestował w nią jakąś kwotę i będziemy sobie tam sprawdzać jakiś czas. Co dwa tygodnie będzie dorzucana nowa waluta. Odcinki będą co tydzień lub co dwa tygodnie. Kolejna rzecz to są oczywiście listy do M, nie wiem, czy już to przygotowałem. Tu jeszcze oczywiście nie, nie przygotowałem tego, ale to właśnie w tej chwili to jest tylko kwestia dodania. Nie, to jest oczywiście to jest oczywiście ekran, ekran tutaj poboczny, a ekran główny, w którym będę sobie czytał, to wygląda mniej więcej tak, nie wiem, czy też przygotowałem, tak, tu miały się. Jeszcze nie przygotowałem, też muszę się, też muszę się tutaj oczywiście dodać, w OBSie i tutaj ja będę, a tu będą się wasze. Z boku, tutaj, nie wiem, jak na ekranie, na moim ekranie po prawej, nie wiem, czy u Was będzie odwrotnie, będą pojawiały się Wasze maile, komentarze i tak dalej. To też w niedługim czasie się ukaże, także takie dwie nowe serie, które się tutaj w najbliższym czasie pojawią. 1 września, oczywiście, startuje kolejny konkurs, tak jak mówiłem, ten tłusty konkurs. Rano był Newsflash, jeżeli ktoś przegapił, to tu może obejrzeć. Sporo informacji się dzieje, sporo informacji tutaj fajnych. Także słuchajcie tyle. Aha, w niedługim czasie to już co już mówiłem na kanale, na kanale Trezor Model T Test te portfele nagrody potwierdzam, trzech użytkowników zgłosiło się do mnie spełni, spełniło warunki. Wyślę wam jeszcze w tym tygodniu nagrody, także spokojnie oczekujcie na otrzymanie tych nagród. Teraz słuchajcie jeszcze jeden temat, jeśli chodzi o airdropy. Jeżeli dostaniecie airdropa, no wiecie, ja nie będę najwyższego fia jak akurat jest fi 10 dolarów, to musicie chwilę zaczekać. Ja tam 2 czy 3 dolary mogę zapłacić za transfer na Ethereum, choć tak jest, to jest horrendalna kwota, no ale wiecie, no bez przesady, nie, nagroda tam 200 game'ów czy 500 game'ów, a, a płacisz 10 dolarów, nie, to musicie chwilę zaczekać, w nie możecie sprawdzić. I zasadniczo to właściwie tyle, konkursy kolejne będą, za chwilę ruszamy z kryptosteronem, także w niedługim czasie będą odcinki kryptosteronu. Szpilek na Bitcoinie znowu, także będzie. O, tyle będzie. No, także słuchajcie, dziękuję oczywiście za oglądanie tego odcinka. Kto dotrwał do tego momentu, to poproszę o danie łapki w górę, oczywiście pod warunkiem, że Wam się podobało. Jak się nie podobało, no to wiadomo, to trudno. Po co oglądacie? I oczywiście pozdrawiam wszystkie osoby, które dotarły do końca tego odcinka. Tak, to już jest koniec internetu. Dziękuję Wam wszystkim, trzymajcie się do następnego razu.